ten wykład został zatytułowany Przedsiębiorczość i kalkulacja, także znowu są takie dwa pewne elementy, czy dwa sektory, czy dwa zagadnienia, które dosyć ściśle się wiążą ze sobą, ale chciałbym je omówić po kolei. Czyli zacznijmy od samego pojęcia przedsiębiorczości. To jest takie pojęcie, które w zasadzie dosyć wdzięcznie pozwala na pogodzenie tak zwanego głównego nurtu ekonomicznego z austriacką szkołą ekonomii. Z uwagi na to, że nie ma jak gdyby żadnego takiego balastu metodologicznego, nie ma żadnych w zasadzie uprzedzeń w głównym nurcie wobec analizowania przedsiębiorczości. W związku z tym to jest jedna z tych dziedzin wiedzy, gdzie ten wkład austriacki jest szczególnie pożądany i szczególnie łatwo przyjmowalny, tak myślę, można by to określić. I gdyby się chciało scharakteryzować podejścia do przedsiębiorczości tak, jakby one mogły być opisane z punktu widzenia głównego nurtu, to myślę, że można by wyróżnić trzy podejścia. Tak zwane podejście okupacyjne, podejście strukturalne i podejście funkcjonalne. Przy czym te dwa pierwsze raczej się wiążą z czymś, co bym nazwał nie tyle teorią ekonomii, ile ekonomią opisową. Bo na przykład podejście to tak zwane okupacyjne traktuje przedsiębiorczość, czy utożsamia przedsiębiorczość z samozatrudnieniem. Co tak naprawdę z punktu widzenia teorii ekonomii nie jest nam w stanie pomóc wyodrębnić jakichś specyficznych ról czy funkcji, jakie przedsiębiorca pełni, bo samozatrudnienie no, wiąże się jedynie z przyjętym modelem, powiedzmy, zachowań na rynku, natomiast niekoniecznie wskazuje na jakieś jego immanentne cechy. Z kolei podejście strukturalne utożsamia przedsiębiorczość z tak zwanymi startupami. I na przykład uważa się w świetle tego podejścia, że rynek charakteryzujący się wysokim stopniem przedsiębiorczości to jest taki rynek, gdzie jest wiele tych małych startupów, albo gdzie one w bardzo dużym stopniu powstają. I to jest znowu, wydaje mi się, to jest przyjęcie pewnej perspektywy opisowej, natomiast stosunkowo niewiele z przyjęcia takiej perspektywy wynika dla teorii ekonomii, czy dla teorii przedsiębiorczości. No i jest wreszcie to trzecie pojęcie, które można by nazwać funkcjonalnym i pod to pojęcie by podpadały właśnie, uważam, pod to pojęcie by podpadał cały wkład w dziedzinę teorii przedsiębiorczości, jaki wnieśli ekonomiści austriaccy oraz ich sympatycy. I mi się wydaje, że tutaj z kolei też można by trzy różne podejścia wyróżnić, albo dwa podejścia, które mają pewien wspólny mianownik. Na początku mamy Józefa Schumpetera, który, co już zostało wspomniane w poprzednich wykładach, zdecydowanie był Austriakiem, jeśli chodzi o narodowość, był związany z tym gronem, za swojego życia był zdecydowanie uznawany jako członka tej grupy myślicieli ekonomicznych, do której również należał Bombawer, Mises i inne postacie, które byśmy uznali dziś za sztandarowych przedstawicieli szkoły austriackiej. I dla Schumpetera istotą przedsiębiorczości jest kreatywność. Istotą przedsiębiorczości jest to, co pozwala nam odróżnić wzrost gospodarczy od innowacji. Innymi słowy, jest to nie tyle umiejętne powiększanie puli dostępnych dóbr i usług, co wprowadzanie nowych dóbr albo odkrywanie nowych źródeł czy nowych metod pozyskiwania dóbr już istniejących, niezależnie od tego, czy mówimy o finalnych dobrach konsumenckich czy o półproduktach służących tworzeniu, odkrywanie nowych rynków, odkrywanie nowych metod organizacji pracy wewnątrz przedsiębiorstwa i tak dalej. To jest dla Schumpetera esencją przedsiębiorczości i jest to też esencją czegoś, co on określa jako kreatywna destrukcja, to znaczy proces, w wyniku którego rynek, czy właśnie ci kreatywni przedsiębiorcy na rynku wytwarzają nowe dobra i usługi, odkrywają nowe rynki, wypracowują nowe metody organizacji i tak dalej i w wyniku tego wybierają te, które są przestarzałe, które są już nieadekwatne w świetle dynamicznie zmieniających się potrzeb konsumentów. Notabene to też w zasadzie leży u podłoża czegoś, co można by określić, czy czegoś, co dzisiaj się określa jako realna teoria cyklu koniunkturalnego, gdzie cykl koniunkturalny jest postrzegany jako właśnie ten
gdzie faza boomu to jest ta faza, w której pojawiają się te innowacje przedsiębiorcze, a faza bustu, czyli tego skurczenia się gospodarki, to jest ten etap, w którym jak gdyby w wyniku tego procesu dynamicznej modyfikacji usuwane są z rynku te firmy, które nie nadążają za zmieniającymi się potrzebami konsumenckimi, nie nadążają za dynamicznie zmieniającymi się danymi tyczącymi się dostępnych środków produkcji, wiedzy technologicznej i tak dalej. I co być może bardzo istotne w świetle jakiegoś powiązania tej koncepcji Schumpetera z tym, co mówiłem wczoraj w kontekście wykładu o niepewności i równowadze. Schumpeter postrzega przedsiębiorcę właśnie jako kogoś, kto wprowadza na rynek element nierównowagi. Innymi słowy, to jest ta postać, która sprawia, że nie ma sensu interesować się czymś, co by można określić jako hipotetyczny, ostateczny stan spoczynku, czyli ten ostateczny stan równowagowy na rynku. Właśnie z tego powodu on nigdy nie może zostać osiągnięty, że istnieją te kreatywne jednostki, istnieją ci przedsiębiorcy, którzy sprawiają, że na żadnym etapie rozwoju gospodarki nie może zostać osiągnięty żaden ostateczny stan spoczynku, po którym wszystko już będzie się mechanicznie powtarzało, tylko cały czas z tej trasy wiodącej ku ostatecznemu stanowi równowagi przedsiębiorcy rynek wytrącają, ponieważ modyfikują te bazowe dane, na których on się opiera. I myślę, że dobrze jest to wspomnieć w kontekście Schumpetera, że on postrzega przedsiębiorcę jako tę siłę wprowadzającą stan nierównowagi na rynku i skontrastować ją z postacią Izraela Kirchnera, którego koncepcja przedsiębiorczości jest całkowicie odmienna z tej przyczyny, że on właśnie przedsiębiorcę postrzega jako tę siłę równoważącą, jako pewnego rodzaju, można by wręcz powiedzieć, narzędzie koordynacyjne. Bo Kirchner postrzega przedsiębiorcę jako kogoś, jako jednostkę, która jest szczególnie baczna, albo szczególnie czujna, szczególnie spostrzegawcza. Tam, gdzie ktoś inny nie widzi żadnej możliwości osiągnięcia zysku, nie widzi żadnej możliwości zarobkowania na drodze arbitrażu, czyli wykorzystania istniejących różnic cenowych, tam przedsiębiorca tego rodzaju sposobność, tego rodzaju możliwość widzi. Czyli wedle Kirchnera przedsiębiorca są właśnie te postacie, które są wyjątkowo baczne, wyjątkowo czujne, wyjątkowo spostrzegawcze, zwłaszcza w zakresie dostrzegania, że na danym rynku A są w stanie pewien produkt zakupić i następnie odsprzedać go z zyskiem na rynku B, ponieważ cena danego produktu na tym rynku B jest za wysoka. No i oczywiście tego rodzaju źródła zysku w koncepcji Kirchnera przyciągają do siebie przedsiębiorców, aż do momentu, gdy wszystkie te rozbieżności cenowe zostaną zniwelowane i tym samym, tak jak to jest w tej koncepcji gospodarki jednostajnie funkcjonującej, o której mówiłem coś parę słów wczoraj, zyski znikają. Do momentu, aż nie wystąpi jakaś ponowna zmiana wiążąca się albo z zmianą w zakresie preferencji konsumenckich albo dostępności czynników produkcji, która znowu sprawi, że te jakieś nierównowagi czy różnice cenowe na różnych rynkach się pojawią, co znowu stworzy pole do popisu dla przedsiębiorców i znowu umożliwi im osiąganie zysków, a tym samym popychanie rynku w kierunku równowagi. I mi się wydaje, że najbardziej życzliwy sposób interpretacji tego stanowiska Schumpetera i stanowiska Kirchnera to jest to, że one są tak naprawdę komplementarne wobec siebie. One opisują dwa różne, można powiedzieć, typy idealne. I typ idealny to tak naprawdę nie jest konstrukcja teoretyczna, która stara się wyszczególnić jakąś, powiedzmy, logiczną rolę, jaką dany podmiot rynkowy zawsze i wszędzie pełni, tylko to są takie w zasadzie historyczne generalizacje. Wydaje mi się, że najrzeczliwszy sposób interpretacji i Schumpetera, i Kirchnera to jest taki, że i Schumpeter sobie wziął pewną taką historyczną generalizację, na przykład patrzył na takie postacie, do jakich dzisiaj zaliczylibyśmy, dajmy na to, Jobsa,
który wprowadza na rynek innowacyjne produkty i w związku z tym rzeczywiście na tym rynku powoduje zamieszanie, no bo wpędza wiele firm w stan bankructwa, również te firmy, które, zarówno te, które produkowały pewne produkty finalne, te, które produkowały pewne półprodukty, innymi słowy, wiele przetasowań na rynku się dokonuje i można na tej podstawie powiedzieć, że przedsiębiorca, który nowy produkt wprowadza na rynek, wybija ten rynek z jakiejś, można tak powiedzieć, równowagi technologicznej, równowagi, która na tym rynku w danym momencie czasu występowała. Natomiast to zamieszanie z kolei stwarza możliwość działania dla innego typu przedsiębiorcy, czyli tego, który właśnie te nowo powstałe różnice cenowe, to nowo powstałe zamieszanie, te nowo powstałe bardzo wysokie zyski, które się w tych sektorach wysoce innowacyjnych pojawiają, stara wykorzystać, na przykład poprzez to, że ten nowy produkt wprowadza na rynki, które są od niego stosunkowo oddalone, albo stara się ten nowy produkt jakoś imitować. I to jest inny typ przedsiębiorcy, postrzeganego jako właśnie inny typ idealny, inna taka historyczna generalizacja. Czyli tam, gdzie jedni przedsiębiorcy, innowatorzy wytwarzają stan nierównowagi rynkowej, tam inni przedsiębiorcy, czyli jakbyśmy ich mogli określić imitatorzy albo może arbitrażyści, znowu rynek w kierunku pewnej równowagi przyciągają. Więc to są takie dwa typy idealne, które uważam, że są wobec siebie komplementarne i opisują po prostu różne typy przedsiębiorczości, dając nam tym samym do zrozumienia, że przedsiębiorczość jest zjawiskiem niejednorodnym, jeśli chodzi o treść działań przedsiębiorcy. I dlatego mówię, że to są typy idealne i historyczne generalizacje, bo jeśli byśmy się chcieli pokusić o jakąś nie taką właśnie treściwą, tylko formalną analizę przedsiębiorczości, to mi się wydaje, że wspólny mianownik tych dwóch typów przedsiębiorczości, jakie właśnie określiłem, to jest to, co po raz pierwszy Richard Cantillon, przez wielu uważany za ojca, właściwego ojca ekonomii, w przeciwieństwie do Adama Smitha, już choćby przez to, że tworzył wcześniej od niego, opisał w swoim traktacie, który znowu nie wiem, czy był przetłumaczony na polski, myślę, że tytuł można by przełożyć jako esej o ogólnej naturze handlu. Pierwotnie to zostało napisane po francusku. I tam się właśnie pojawia koncepcja przedsiębiorcy jako kogoś, kto bierze na siebie właśnie, dzisiaj byśmy powiedzieli, niepewność. Wtedy jeszcze nie mieliśmy do dyspozycji tego teoretycznego rozróżnienia na ryzyko i niepewność, o którym mówiłem wczoraj, ale jako, że już rozumiemy naturę tego rozróżnienia, to właśnie byśmy mogli powiedzieć, że wspólnym mianownikiem wszystkich typów przedsiębiorczości jest umiejętne przewidywanie niepewnej przyszłości. I mając to na uwadze, trzeba zdać sobie sprawę, że w szerokim tego słowa znaczeniu wszelkie ludzkie działanie nosi znamiona przedsiębiorczości. Ponieważ wszelkie ludzkie działanie polega na wyznaczaniu sobie celów i doborze środków, które uważamy za najwłaściwsze z punktu widzenia osiągnięcia tego celu. I to jest obarczone niepewnością na bardzo wielu frontach, bo z perspektywy czasu może się okazać, że te środki, które żeśmy wybrali, okażą się nieadekwatne. Może się okazać, że błędnie wybraliśmy te środki. Może się też okazać, że błędnie wybraliśmy swój cel. Może się okazać, że ex post żałujemy tego, co zrobiliśmy. No i wtedy można to uznać jako błąd przedsiębiorcy rozumianego jako każdy podmiot działający. I wreszcie może się okazać, że nawet jeśli ten konkretny cel, jaki wybraliśmy jakby w takim punkcie startowym formułowania naszego planu, był w tym właśnie momencie adekwatny i środki też były adekwatne, no to w miarę realizacji naszego planu nastąpiły pewne zmiany niezależne od nas, pewne czynniki interweniujące niezależne od nas, które sprawiły, że bądź środki, bądź cele są już z naszego punktu widzenia i w świetle naszej skali preferencji nieadekwatne. Czyli należy podkreślić w tym kontekście, że w szerokim tego słowa znaczeniu wszelkie ludzkie działanie jest obarczone niepewnością i z tego punktu widzenia nosi znamiona przedsiębiorczości. I myślę, że w tym kontekście warto coś powiedzieć o
o tym, co moglibyśmy określić jako ta koncepcja racjonalności, jaką przyjmują Austriacy. I jest to coś, co... I tutaj występują pewne punkty zbieżne, wydaje mi się, pomiędzy szkołą austriacką, a pewnymi nurtami ekonomii behawioralnej. Zdecydowanie nie ekonomii neoklasycznej, bo ekonomia neoklasyczna mówi, że podmiot racjonalny to jest właśnie ten podmiot, który posiada pełnię informacji i na podstawie tej pełnej informacji na temat środków i celów jest w stanie w skuteczny sposób maksymalizować zyski, minimalizować straty i tym samym być pewnego rodzaju wzorcem efektywności rynkowej. Podczas gdy koncepcja racjonalności Austriaków jest zupełnie inna, właśnie wynikająca z tego, że ludzkie działanie jest zawsze obarczone niepewnością. Racjonalność polega nie na tym, że ludzie się nie mylą, tylko na tym, że są w stanie w sposób świadomy formułować cele, w sposób świadomy wybierać środki i budować plany, czyli pewnego rodzaju zbiory działań oparte na rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych i modyfikować te plany w dłuższej perspektywie czasu, ucząc się na swoich błędach. To by była ta tak zwana koncepcja bounded rationality, ograniczonej racjonalności, jak to się nazywa w pewnych nurtach ekonomii behawioralnej. A u Austriaków, u Misesa, to jest po prostu racjonalność. Racjonalność nie ma nic wspólnego z posiadaniem pełni wiedzy. Nikt z nas nie jest nieomylny, a wręcz przeciwnie, gdyby był nieomylny, no to właśnie byłby takim automatem działającym w takich warunkach, jak te opisane w tym konstrukcie umysłowym gospodarki jednostajnie funkcjonującej. Nie jest też osobą racjonalną, czy wymogiem racjonalności nie jest też stałość preferencji. Preferencje się zmieniają i nie ma w tym nic nieracjonalnego, jeśli decydując się na osiągnięcie danego celu, uważamy go za wysoce pożądany, natomiast kiedy już go osiągniemy, to wyda nam się on ex post nieadekwatny, niewystarczający, niesatysfakcjonujący to zupełnie. Też. Austriacy nie widzą w tym niczego nieracjonalnego. Nieracjonalne podmioty to są podmioty, które nie angażują się w coś, co się określa jako ludzkie działanie. Rośliny nie są racjonalne, ponieważ kierują się bodźcami zewnętrznymi i nie są w stanie w jakikolwiek sposób się im przeciwstawić. Zwierzęta nie są racjonalne, ponieważ kierują się instynktami. Świat materii nieożywionej nie jest racjonalny. A ludzie są racjonalni, ponieważ są podmiotami działającymi, wybierającymi cele, wybierającymi środki. Istotna jest ta kategoria wyboru, istotna jest związana nieodzownie z kategorią wyboru kategoria kosztów alternatywnych, czyli tego wszystkiego, co się poświęca, tego wszystkiego, co się uznaje za mniej pożądane, mniej adekwatne z punktu widzenia wybranych przez siebie celów i tak dalej. Czyli z szeroko rozumianą koncepcją przedsiębiorczości wiąże się tu też ogólna koncepcja racjonalności działania. Natomiast przedsiębiorczość w wąskim tego słowa znaczeniu, no to jest oczywiście przewidywanie niepewnej przyszłości w zakresie przede wszystkim celów nie naszych własnych, tylko celów innych, czyli naszych klientów i umiejętne przewidywanie niepewnej przyszłości w zakresie dostępnych czynników produkcji i dostępnej wiedzy technologicznej, która nam umożliwi w jak najbardziej adekwatny sposób zaspokojenie potrzeb naszych konsumentów, a tym samym osiągnięcie zysku monetarnego, czyli tym samym, który to zysk monetarny daje nam do zrozumienia, że skuteczniej niż inni, albo inaczej jeszcze, umożliwia nam dowiedzenie się, jak skutecznie zaspokajamy potrzeby innych w porównaniu do wszystkich pozostałych przedsiębiorców, którzy działają w danym sektorze, albo ogólnie, którzy działają na rynku. Myślę też, że... Czyli teraz, może warto by teraz omówić coś, co można by określić jako społeczne funkcje zysku. To jest bardzo istotne, że zysk nie powinien być właśnie postrzegany jako coś związanego z bardzo taką indywidualistyczną, w negatywnym tego słowa znaczeniu, koncepcją
działania rynku, czy różnie to się określa, atomistyczną koncepcją działania rynku, egoistyczną koncepcją działania rynku, tylko właśnie warto podkreślić to, że zjawisko zysku, czyli zjawisko, które uzmysławia nam, że dany podmiot gospodarczy, dany przedsiębiorca skuteczniej niż inni przewiduje niepewną przyszłość i tym samym skutecznie zaspokaja potrzeby innych, ma szereg bardzo istotnych i bardzo pozytywnych funkcji społecznych. Po pierwsze, jak już wspomniałem, umożliwia nam obiektywne dowiedzenie się tego, jak różne jednostki, w jakim stopniu różne jednostki, w jakim stopniu różne podmioty zaspokajają coś, co można by określić, co Hat określił jako suwerenność konsumencka. Każdy konsument jest suwerenny, ponieważ na wolnym rynku decyduje swobodnie o tym, jakiego rodzaju dobra i usługi zechce zakupić, a jakiego rodzaju dobra i usługi okażą się z jego punktu widzenia nieadekwatne i w związku z tym zakupywać ich nie będzie. I zysk przedsiębiorcy świadczy o tym, że dany podmiot w stopniu skutecznym przewiduje, jakie wybory zostaną dokonane przez konsumentów i tym samym skutecznie służy, skutecznie podporządkowuje się suwerenności konsumenckiej. Czyli to jest jedna ze społecznych funkcji zysku. Druga ze społecznych funkcji zysku to jest to, że system zysków i strat, bo nie wolno zapominać, że drugą stroną tego medalu, którego pierwszą stroną jest zysk, jest strata i strata jest równie istotna co zysk, a więc drugą funkcją społeczną systemu zysków i strat jest to, że ona doprowadza do przepływów kapitałowych. Innymi słowy, doprowadza do tego, że tracą kapitał ci przedsiębiorcy, którzy okazali się nieskuteczni w zakresie przewidywania niepewnej przyszłości w kontekście zaspokajania potrzeb konsumenckich, a uzyskują ten kapitał ci, którzy okazali się skuteczni w tym zakresie. Co im to umożliwi? To im umożliwi bycie jeszcze bardziej skutecznym w przyszłości, ponieważ mają teraz do dyspozycji więcej zasobów, które im umożliwiają pełne wykorzystanie swoich umiejętności. Kolejną społeczną funkcją zysków i strat byłaby funkcja motywacyjna. I oczywiście tutaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic a priorycznie wiążącego, natomiast znowu na bazie pewnego rodzaju typów idealnych, na bazie pewnego rodzaju historycznych generalizacji jesteśmy w stanie powiedzieć, że jest to gdyby w dojrzałej i zdrowo działającej gospodarce wolnorynkowej system zysków i strat ma następującą funkcję motywacyjną. Tych, którzy ponoszą straty, skłania do tego, ażeby uczyli się na swoich błędach, ażeby znowu tych błędów nie popełnili. Innymi słowy, strata oczywiście jest czymś obiektywnie negatywnym, jeśli bierzemy pod uwagę tą skalę czysto monetarną, czyli tą, która wiąże się z suwerennością konsumencką, tą, która wiąże się z wyborami dokonywanymi przez ogół konsumentów, ale strata jest czymś z psychologicznego punktu widzenia korzystnym dla mądrego przedsiębiorcy. Ponieważ mądry przedsiębiorca będzie się na swoich stratach czy na swoich błędach uczył. Natomiast zyski dają do zrozumienia skutecznym przedsiębiorcom, tym, którzy błędu nie popełnili, dają to właśnie do zrozumienia, że nie popełnili błędu i że w związku z tym, zakładając, że w pewnym wycinku czasu odnośne dane dotyczące się dostępności środków produkcji, preferencji konsumenckich, dostępnych możliwości technologicznych i tak dalej się nie będą zmieniać, to ten kurs, ten kierunek, który dany przedsiębiorca obrał, jest kierunkiem właściwym. I myślę, że ta konkretna funkcja zysków i strat wiąże się bardzo wdzięcznie z czymś, co modna był bardzo ostatnio postać, niejaki Nassim Taleb, pewnie znany wielu z Was, który jest takim znowu wolnym strzelcem. Nie można go, jak sądzę, przypisać do żadnej ze szkół ekonomicznych, ale można powiedzieć, że jego myślenie
jego filozofia ekonomiczna ma wiele punktów zbieżnych ze szkołą austriacką. On na przykład w swojej najnowszej książce wprowadza taki termin, który określa jako antifragility. Wiadomo, że wcześniejsze jego publikacje bardzo się ściśle wiązały z tym, co on określał jako fragility, czyli szukam jakiegoś wdzięcznego, obrazowego tłumaczenia. Jakaś kruchość, łamliwość, podatność na błędy właśnie systemu gospodarczego, czyli coś, co można by pewnie też określić jako albo inaczej, tą cechą bardzo łatwą do zobrazowania, która jest immanentną cechą tych właśnie systemów podatnych na błędy, takich, których koncentracja błędów może doprowadzić do upadku, jest możliwość wytwarzania czegoś, co określamy jako pokusa nadużycia. I na przykład można by powiedzieć, że system bankowości centralnej jest bardzo taki podatny na błędy, bardzo taki kruchy, bardzo łamliwy, bardzo fragile w tym ujęciu talebowskim, ponieważ mamy w systemie bankowości centralnej tak zwanego pożyczkodawcę ostatniej instancji, który jest w stanie za pomocą redystrybucji siły nabywczej pieniądza pokryć straty niegospodarnych podmiotów gospodarczych, niegospodarnych banków, nieroztropnych banków, takich banków, które udzieliły za wielu kredytów albo udzieliły kredytów niewłaściwym osobom, osobom o złej historii kredytowej, albo dokonały działań nadmiernie spekulacyjnych. Ale co z tego, jeśli osiągniemy na tej bazie zysk, to się cieszymy, to nam wyszło na dobre, a jak osiągniemy stratę, to nie musimy się martwić, bo ta strata zostanie pokryta przez naszego troskliwego wielkiego brata, czyli bank centralny. Czyli jest systemowa pokusa nadużycia, czyli coś, co jest niesłychanie wrogie tej koncepcji przedsiębiorczości, którą opisałem, co jest niesłychanie wrogie tej społecznej funkcji systemu zysków i strat, jakim jest motywacyjna funkcja straty. Innymi słowy, jak osiągnęliśmy straty, to nikt tej straty nie pokryje z cudzej kieszeni. My jesteśmy świadomi tego, że albo się musimy wycofać z rynku, bo się do tego nie nadajemy, albo musimy zmienić sposób działania. Natomiast właśnie społeczny, rynkowy system zysków i strat i to, co byśmy mogli nazwać schumpeterowską kreatywną destrukcją, to jest właśnie przeciwieństwo podatności na błędy, to jest właśnie przeciwieństwo tej łamliwości, tej kruchości. To jest taki system, który właśnie moglibyśmy określić, czy przypisać do niego tą cechę, jaką jest ta antypodatność, to antifragility, które można by opisać sloganem, co nas nie zabije, to nas uczyni silniejszymi. Właśnie tam, gdzie mamy do czynienia z takim w pełnym tego słowa znaczeniu laissez-faireistycznym wolnym rynkiem, czyli takim, gdzie strata jest stratą i tutaj musimy postawić kropkę, nie jesteśmy w stanie tej straty w żaden sposób pokryć z cudzej kieszeni, jest solidny, jest rzetelny, jest trwały. Błędy, nie tylko błędy przedsiębiorców, czy nawet nagromadzenie błędów przedsiębiorców, czy nawet bańki spekulacyjne i ich pękanie czynią go nie słabszym, tylko silniejszym w dłuższej perspektywie. To może tyle w tym temacie społecznych funkcji systemu zysków i strat i tego, jak to się wiąże z koncepcją przedsiębiorczości. Myślę, że nie będę już może mówił więcej na temat, albo bardzo, bardzo drobna uwaga do tego, co powiedziałem wczoraj. Bo wczoraj, mówiąc o różnych koncepcjach równowagi, które występują w obrębie szkoły austriackiej, mówiłem o ERI, o konstrukcji intelektualnej gospodarki jednostajnie funkcjonującej i tym, że jedną z właśnie funkcji tego konstruktu jest umożliwienie nam, badaczom zjawisk gospodarczych, rozróżnienie kapitalisty i przedsiębiorcy. Kapitalista nie musi przewidywać niepewnej przyszłości, kapitalista musi mieć niższą preferencję czasową niż pozostałe podmioty rynkowe, co umożliwia mu gromadzenie funduszy, nie wydawanie funduszy na bieżącą konsumpcję i to mu umożliwia zatrudnienie czynników produkcji i tym samym zaangażowanie się w bardziej okrężne procesy produkcyjne.
z samego faktu pozytywnej preferencji czasowej wynika, że bardziej okrężne procesy produkcyjne muszą być bardziej produktywne niż krótsze procesy produkcyjne, bo gdyby takie nie były, to nikt by się w nie nie angażował, nikt by ich nie inicjował. Jako że one są inicjowane, to muszą być bardziej produktywne. Tego domaga się jak gdyby pozytywna preferencja czasowa, czyli fakt, że wolimy zaspokajać nasze potrzeby wcześniej niż później. Jeśli odstępujemy od zaspokajania naszych potrzeb wcześniej, to znaczy, że późniejsze ich zaspokojenie musi się wiązać z faktem zaspokojenia większej liczby potrzeb. Innymi słowy, kapitalista odstępuje od natychmiastowej gratyfikacji, gromadzi fundusze na zakup środków produkcji. Niepewność nie ma z tym nic wspólnego. W modelu gospodarki jednostajnie funkcjonującej też są kapitaliści. Ale nie ma w nim przedsiębiorców, ponieważ nie ma tam niepewności i nie ma zysku. A zysk jest właśnie nagrodą za prawidłowe przewidzenie niepewnej przyszłości. Tylko tutaj teraz widzimy, i to bym chciał chyba dodać w kontekście omawiania tych różnych koncepcji przedsiębiorczości, z których niektóre są takimi, jedna jest taką formalną analizą, to jest właśnie ta analiza, która rozpoczyna się od Cantillona i która jest bardzo silnie obecna u Misesa i Rothbarda, gdzie przedsiębiorca jest właśnie tym, kto zawsze musi przewidywać niepewną przyszłość. I jest skontrastowana z tymi historycznymi generalizacjami, które opierają się na rozróżnieniu różnych takich typów przedsiębiorczości, które wiążą się z treścią, a nie formą działania przedsiębiorczego, czyli na przykład innowatorzy i arbitrażyści, albo innowatorzy i imitatorzy. I trochę podobnie jest z relacją pomiędzy pojęciem kapitalisty i pojęciem przedsiębiorczy. Bo o ile formalnie rzeczywiście możemy rozróżnić w pełni pomiędzy funkcją kapitalisty a funkcją przedsiębiorczości, o tyle jeśli chodzi o jak gdyby historyczną generalizację, czy po prostu o historyczne doświadczenie nasze, to te dwie funkcje są nierozłączne. Istnieje pewien obszar wspólny pomiędzy nimi. Każdy kapitalista w praktycznym sensie tego słowa jest przedsiębiorcą, ponieważ każdy kapitalista powierza komuś swój kapitał. A powierzenie komuś swojego kapitału jest obarczone niepewnością. I w myśl tej samej jak gdyby, koncepcji, w myśl tej samej zasady, każdy przedsiębiorca jest też kapitalistą, ponieważ dostaje do dyspozycji od kogoś kapitał i musi go sprawnie wykorzystać. Musi rozdysponować, powiedzmy, ten kapitał pomiędzy czynniki, musi zatrudnić przy jego pomocy czynniki produkcji. Czyli ścisłego rozróżnienia nie ma. W praktycznym sensie tego słowa zawsze się te dwie funkcje zlewają, ale znowu oczywiście możemy rozróżnić pomiędzy takimi postaciami, w działaniu których silniej przejawia się ten aspekt kapitalistyczny, na przykład ci tak zwani aniołowie biznesu byliby tymi, którzy oczywiście są przedsiębiorcami również, bo powierzają swój kapitał różnym podmiotom, a sukces działań tych podmiotów jest niepewny, ale silniejszy jest u nich ten aspekt kapitalistyczny. Ich funkcja to jest to, że mają mieć ten zgromadzony kapitał, który mogą komuś przekazać, a jeśli mamy do czynienia z fundusze inwestycyjne, na przykład, które obracają cudzym kapitałem, to u nich się przejawia silniej ten aspekt przedsiębiorczości, polegający na umiejętnym przewidywaniu niepewnej przyszłości. Czyli jeśli chcemy jak gdyby treść działalności rynkowej danego podmiotu zanalizować, to myślę, że można przypisać różną wagę albo różną siłę temu aspektowi kapitalistycznemu i temu aspektowi przedsiębiorczemu, pomimo że one nigdy nie mogą w praktyce zostać w pełni rozdzielone. Nie ma czegoś takiego jak czysty kapitalista. Czyści kapitaliści są tylko w tym fikcyjnym modelu gospodarki jednostajnie funkcjonującej i nie ma czegoś takiego jak czysty przedsiębiorca. To jest notabene jeden z głównych punktów krytycznych wysuwanych wobec teorii Izraela Kirchnera. Wydaje się, że u niego występuje właśnie taki czysty przedsiębiorca, który musi się mierzyć z ignorancją, czyli z brakiem takiej wiedzy synchronicznej, z faktem, że nikt nie posiada pełnej wiedzy w momencie formułowania swojego planu, ale jakby na dalszy plan schodzi u Kirchnera
fakt czegoś, co moglibyśmy określić jako ignorancja, diachroniczna ignorancja w czasie, czyli właśnie niepewność. Fakt, że nie wystarczy zdać sobie sprawy, że tutaj jest pewna rozbieżność cenowa na rynkach, którą możemy wykorzystać jako arbitrażyści, bo może się okazać, że zanim nam się uda ten plan zrealizować, no to ktoś nas ubiegnie na przykład, albo się w międzyczasie preferencje zmienią i tak dalej. Więc myślę, że w tym kontekście warto też wspomnieć o tym, że fakt, iż Kirchner próbuje skonstruować takiego czystego przedsiębiorcę, gdzie nie ma tego aspektu niepewnościowego w wymiarze intertemporalnym, międzyczasowym, jest postrzegane przez niektórych jako jeden z słabszych punktów jego teorii. O czym jeszcze mogę powiedzieć? Powiedziałem już, czym się różni przedsiębiorca od kapitalisty. Można też zapytać, czym się różni przedsiębiorca od menedżera, bo też to są takie dwa określenia, które się nieraz zlewa ze sobą. I myślę, że to warto zilustrować na przykładzie tak zwanej tezy Bernego Minsa. To jest teza, która się pojawiła w latach 30. bodajże, gdzie mowa była o tym, że tak naprawdę o wszystkim decydują menedżerowie, wszystkie kluczowe decyzje w gospodarce podejmują menedżerowie, z uwagi na rozproszenie akcjonariatu wykształciła się taka wszechwładna klasa menedżerów, akcjonariusze, właściciele, czy jakbyśmy ich właśnie określili, przedsiębiorcy, bo poza koniecznością przewidywania niepewnej przyszłości, fakt bycia posiadaczem czynników produkcji też jest warunkiem koniecznym, bycia przedsiębiorcą. Menedżer nie jest posiadaczem, menedżer jest wyłącznie użytkownikiem. Już w paru poprzednich wykładach pojawiła się i była zarysowana i uwypuklona i wyjaśniona właśnie ta kluczowa różnica pomiędzy własnością a użytkowaniem. Użytkownik i ona właśnie nam pozwala uzmysłowić, podkreślić różnicę pomiędzy przedsiębiorcą a menedżerem. Przedsiębiorca jest właścicielem czynników produkcji, a menedżer jest wyłącznie ich użytkownikiem. I to się nakłada na z kolei rozróżnienie pomiędzy różnymi typami przychodu, które z kolei Jadek w swoim wykładzie przedstawił. Jest rozróżnienie na rentę gruntową, płacę, procent i zysk. Rentę gruntową dostają właściciele dóbr naturalnych. Procent dostaje kapitalista. To już omówiłem, czym się różni procent od zysku. Natomiast co dostaje menedżer? Menedżer dostaje płacę. Menedżer jest, jakby nie było, szeregowym pracownikiem. Płaca menedżera nie jest zyskiem. I to sobie łatwo uzmysłowić, różnicę pomiędzy płacą i zyskiem, na podstawie tego, że płaca nigdy nie może być ujemna. Płaca w najgorszym razie może być zerowa, kiedy się pracownika zwolni, kiedy się zwolni menedżera, który podejmował nierozsądne decyzje. Ale zysk jak najbardziej może być ujemny. Wtedy się to określa mianem straty właśnie. A więc menedżer, owszem, oddelegowuje się pewne decyzje w ręce menedżera, akcjonariusz oddelegowuje pewne decyzje w ręce menedżera, ale jak gdyby rezultaty działań menedżerskich są zawsze w bardzo ograniczonym stopniu odbijają się na samym menedżerze. Jak już powiedziałem, menedżer nie może ponosić strat, ponieważ on ma swoją pensję, która oczywiście może być modyfikowana w zależności od jego skuteczności, ale nigdy nie może być ujemna. I to świadczy o tym, że menedżer jest wyłącznie użytkownikiem dóbr, które zostały mu powierzone, natomiast nie jest ich właścicielem. Jeśli spadnie wartość kapitałowa tych dóbr, to się nie odbije na stanie posiadania menedżera, ponieważ on posiadaczem nie jest. Posiadaczem jest akcjonariusz i to akcjonariusza czyni przedsiębiorcą. I to też właśnie świadczy o tym, że klasa menedżerów wcale wszechwładna nie jest, bo ostateczną decyzję w zakresie tego, komu powierzyć czynniki produkcji, komu powierzyć kapitał monetarny, i jak dyscyplinować tych, którzy się nim obchodzą w sposób nieadekwatny w świetle decyzji właściciela, ponoszą akcjonariusze, a nie menedżerowie.
akcjonariusze są członkami rady nadzorczej, która może dowolnego menedżera zdymisjonować. To akcjonariusze, czyli właściciele, czyli przedsiębiorcy są członkami rady nadzorczej, która może modyfikować pensje menedżerów w zależności od tego, czy podejmują oni takie decyzje, które są zgodne z wolą właścicieli, czy są z nimi niezgodne. To akcjonariusze mogą doprowadzić, czy pozwolić na tak zwane wrogie przejęcie, które wcale tak naprawdę nie jest wrogie z ich punktu widzenia, tylko jest wrogie z punktu widzenia tych niekompetentnych menedżerów, którzy zostają wtedy wyrzuceni i zastąpieni gronem innych menedżerów. I, czyli to świadczy, że istnieją różne sposoby na ograniczanie tej rzekomej wszechwładzy klasy menedżerskiej i które nam tym samym pozwalają na podkreślenie tego, że ostateczna decyzja w zakresie dysponowania czynnikami produkcji leży w ręku właścicieli. I to ich czyni przedsiębiorcami, a nie menedżerami. I może już ostatnia kwestia, bo kończy mi się czas, czyli jak się ma przedsiębiorczość do kalkulacji. I tutaj należałoby podkreślić różnicę pomiędzy kalkulacją a arytmetyką. Istnieje tak zwana, to już Mateusz o tym wspomniał w poprzednim wykładzie, jak też w wykładzie wstępnym. W latach 90. powstał pewien spór, tak zwany spór dehomogenizacyjny, gdzie niektórzy autorzy starali się rozróżnić pomiędzy antysocjalistycznymi, może anty to brzmi zbyt normatywnie, ale argumentami sugerującymi niemożliwość istnienia sprawnie funkcjonującej gospodarki socjalistycznej autorstwa Misesa i tymi autorstwa Hayeka. I Mises właśnie skupia się na tym, co określa jako kalkulacja, a Hayek raczej się skupia w świetle tych osób, które miały wkład w debatę dehomogenizacyjną, a Hayek się głównie skupia na funkcjach informacyjnych. Innymi słowy, Hayek twierdzi, że jako, że socjalizm jest, system socjalistyczny jest bardzo silnie scentralizowany, to wystąpi w nim problem związany z nieumiejętnością gromadzenia rozproszonej w gospodarce informacji, szczegółowych informacji miejsca i czasu, które w systemie kapitalistycznym przedsiębiorca zawsze ma do dyspozycji. W związku z tym socjalizm będzie wysoce nieefektywny. Natomiast wedle tych dehomogenizatorów Mises twierdzi coś innego. Mises twierdzi, że nawet jeśli byśmy w stanie byli założyć, że można skonstruować jakiś system zdecentralizowanego socjalizmu, albo nawet tak jak w świetle koncepcji Lange'ego możemy sobie wyobrazić system, który będzie wyposażony w jakieś superkomputery, które będą błyskawicznie zbierały wszelkie istotne informacje, to mimo wszystko tam, gdzie jest brak prywatnej własności środków produkcji, tam nie będzie można tej całej struktury informacyjnej nadać jej odpowiedniej formy, przekształcić ją w jednorodną skalę wartości wymiany opartej na liczebnikach głównych, czyli po prostu przekształcić ją w strukturę cenową i tym samym dostać do ręki takie narzędzie, które nam pozwoli na dokonywanie porównania zysków i strat płynących z dowolnego działania gospodarczego. I to jest istotne o tyle, o ile ci, którzy twierdzili, że próba jakiegoś dehomogenizowania, rozróżniania pomiędzy Misesem i Hayekiem jest tak naprawdę sianiem zamętu i sugerowaniem, że Mises, mówiąc o tej kalkulacji, twierdzi, że nie chodzi tylko o umiejętność zebrania wszystkich adekwatnych informacji, ale też umiejętność dokonywania jakichś podstawowych działań arytmetycznych na tych informacjach, tak? I to by było czymś banalnym. To ci jak gdyby przeciwnicy dehomogenizacji Misesa i Hayeka twierdzą, że to jest uwłaczanie Misesowi. Czy wam się wydaje, że to jedyne, co on dodał do argumentu w tej wersji, czy w tej formie hajekowskiej, to jest to, że sprawny przedsiębiorca musi umieć dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić? No chyba nie myślicie, że to on to miał na myśli, mówiąc o kalkulacji. No i on oczywiście nie miał tego na myśli. Kalkulacja to nie jest to samo, co arytmetyka, przynajmniej w tym technicznym rozumieniu misesowskim. Bo kalkuluje się zawsze ceny przyszłe, ceny niepewne. Innymi słowy, kalkulacja nie jest funkcją menedżerską, nie jest funkcją techniczną, tylko jest właśnie funkcją przedsiębiorcy. W tym bardziej technicznym znaczeniu kalkulacja jest bliska spekulacji. I myślę, że w języku potocznym to się trochę widzi. Czasami się pyta osobę, jak ci się to kalkuluje. Kalkuluje ci się to dobrze czy źle? Innymi słowy, czy wydaje ci się, że realizacja tego twojego planu, który mi przedstawiasz w tym momencie, jest
wysoce prawdopodobna, czy raczej dosyć w niewielkim stopniu prawdopodobna, obarczona dużym stopniem ryzyka. I o to właśnie chodzi w tej kalkulacji. Tam tylko, gdzie istnieje system swobodnej wymiany tytułów własności, tam mamy stosunki wymiany, czyli ceny, i na bazie tej bieżącej struktury cenowej przedsiębiorca musi sobie wyobrazić przyszłą strukturę cenową, musi porównać to, jak się ma ta wyobrażona sobie przez niego niepewna przyszła struktura cenowa do bieżącej struktury cenowej i na bazie tego właśnie porównania, tego opartego na właśnie jego rozumieniu gospodarki, rozumieniu szczegółowych okoliczności miejsca i czasu, rozumieniu tego, jak te dane adekwatne czy odnośne do jego planu przedsiębiorczego mogą się zmieniać w czasie, on podejmuje decyzję. I to jest to, co Mises nazywa kalkulacją. I to jest istota tego, jak ściśle kalkulacja powiązana jest z istnieniem tego systemu cenowego, który może się wykształcić tylko w systemie swobodnej wymiany tytułów własności. I innymi słowy, nie może się w socjalizmie wykształcić. Właśnie te ceny, które centralny planista mógłby zadekretować, umożliwiają jak gdyby dokonywanie na ich bazie operacji arytmetycznych, ale one nie umożliwiają wykorzystywania ich w celu tego, co Mises określił jako kalkulacja. Uniemożliwiają porównywanie ich z przewidywanymi przyszłymi cenami i tym samym porównywanie ich też z tym, co dany przedsiębiorca postrzega jako swoje koszty alternatywne i na tej bazie ex ante skonstruowanie pewnego planu działania przedsiębiorczego, a ex post porównywania go z wynikiem działań innych przedsiębiorców i ich kalkulacji i tym samym albo upewnienie się, że działało się skutecznie, albo uświadomienie sobie tego, że poniosło się stratę i tym samym konieczność modyfikacji swojego planu. Czyli w tym sensie kalkulacja jest nieodłącznie związana z przedsiębiorczością, a przedsiębiorczość jest nierozerwalnie związana ze swobodnie kształtującym się w systemie kapitalistycznym strukturą cenową. Natomiast arytmetyka jest czymś rzeczywiście w porównaniu do wagi kalkulacji, czymś zupełnie banalnym i czymś nieistotnym w zasadzie z punktu widzenia przedsiębiorczości. Myślę, że to jest wszystko, co chciałem powiedzieć i zachęcam do zadawania pytań, czy klarowania ewentualnych wątpliwości, albo zgłaszania sprzeciwu. Czy możesz mówić trochę głośniej? No dobra. Nie, no może być w tym miejscu, który trzeba. Ceny są odzwierciedleniem rzadkości dóbr według Misesa. Tak, tak. Czyli one wyniosą informacje z preferencji konsumentów. I to jest jakby argument Hayeka, że informacje są zawarte w cenach i przedsiębiorca je wykorzystuje. Tak. To nie jest druga strona medalu argumentu Misesa? Znaczy w zasadzie jest. Ja uważam, że najżyczliwsze odczytanie tej debaty dekumogenizacyjnej to jest to, że te argumenty są komplementarne, ale fakt komplementarności pozostawia pewne pole do różnic między nimi mimo wszystko, prawda? Lepiej mieć dwa argumenty na poparcie danej tezy, niż mieć tylko jeden, który uważamy, że może przybierać dwie różne formy. Dlatego ja... Bo są też tacy uczestnicy tej debaty, którzy twierdzą, że Hayek nie wniósł zupełnie nic. Ja się z tym nie zgadzam. Rzeczywiście uważam, że to jest bardzo cenny i pożyteczny argument, że ceny są surogatami informacji, tych szczegółowych informacji miejsca i czasu i w związku z tym one dynamizują rynek, przyspieszają umiejętności zbierania wszystkich tych adekwatnych informacji i tak dalej. Natomiast rzecz w tym, że Mises w zasadzie w tym swoim już pierwotnym argumencie, w tym argumencie zawartym w esaju z 1920 roku, znowu wytworzył taką hipotetyczną konstrukcję umysłową. Wyobraźmy sobie, że centralny planista wie wszystko. Oczywiście w praktyce on nie wie wszystkiego i w związku z tym argument Hayeka jest w porządku. To jest dobry argument.
Ale wyobraźmy sobie, żeby być maksymalnie życzliwym wobec naszych oponentów, że centralny planista wie wszystko, to znaczy zna preferencje konsumentów, to znaczy wie, jaka jest dostępność wszystkich czynników produkcji, to znaczy wie, jakie są wszystkie możliwe zastosowania dostępnej technologii i co on może z tym zrobić. Czy on może tą całą swoją wiedzę wykorzystać, ażeby działać, żeby alokować zasoby racjonalnie? Nie, wciąż nie może. Ponieważ nie jest w stanie tych wszystkich informacji przedstawić w skali, w postaci tej jednorodnej skali wartości opartej na liczebnikach głównych, ponieważ ta skala nie istnieje. Ta skala może się wykształcić tylko tam, gdzie mamy do czynienia ze swobodną wymianą tytułów własności, której odzwierciedleniem jest notabene rzadkość dóbr. Tylko że jako, że w systemie centralno-planistycznym odebrano wszystkim możliwość bycia przedsiębiorcami, to ceny owszem mogą odzwierciedlać te szczegółowe informacje miejsca i czasu, ale rzadkości dóbr właśnie z punktu widzenia tych wszystkich przedsiębiorców i ich indywidualnych planów przedsiębiorczych już nie są w stanie odzwierciedlać. Czyli zgoda, to są argumenty komplementarne, ja uważam, że takie należy odczytywać, ale tą różnicę tutaj jednak widzę. I pod tym względem ten argument Misesa jest taki bardziej fundamentalny, bo umożliwia poczynienie większej liczby założeń życzliwych dla oponentów, a to zawsze wzmacnia argument. Ja bym chciał o coś takiego zapytać, bo nie wiem, czy ja coś tutaj źle zrozumiałem, czy ja być może coś przeoczyłem, bo też jak ja sobie coś tutaj notuję, to mogę czegoś nie zarejestrować. Wypowiedziałeś mniej więcej takie zdanie, sobie, że tak powiem, w wolnym tłumaczeniu zapytania. Bardziej okrężne procesy technologiczne dają lepsze efekty niż krótsze i tam dalej było coś w duchu, bo właśnie podjęcie takiego ryzyka prowadzi do tego, że się uzyskuje lepsze efekty. Tak? Znaczy ja nie użyłem w tym kontekście na pewno słowa ryzyko, ale rozumiem, że ono nie jest bardzo istotne. Chodzi o to, że właśnie podjęcie tego typu procesów prowadzi, takich właśnie bardziej złożonych, prowadzi do lepszych efektów, tak? Tak, że to jest podyktowane istnieniem pozytywnej preferencji czasowej. Tak, dobrze. I chodzi mi o to tylko, że nie wiem właśnie, czy tu się pojawiło jakby takie zastrzeżenie, bo ja sobie coś takiego zapisałem i jakby mnie to od razu uderzyło, że tu nie ma takiego zastrzeżenia. Jakby mi się od razu mi się skojarzyło towarzysze, im dłużej będzie trwała ta produkcja, tym większe będą zyski. Mi się coś od razu jakby skojarzyło, więc jakby nie wiem, czy było takie zastrzeżenie, czy może ono tutaj nie powinno paść z jakichś względów, których tutaj nie dostrzegam, że jednak zawsze należy prowadzić do tego, żeby te procesy jak najbardziej skracać, jeżeli to można zrobić. Jakby z tego, no nie wiem, wydaje mi się, że można by wyczytać, że im będą dłuższe te procesy, tym w ogóle. Czyli może tam padło takie. A nie, no oczywiście nie każdy, no to jest znowu esencja jak gdyby przedsiębiorczości, czyli działania niepewnego. No zawsze się może okazać, że proces, który podjęliśmy, się okaże klapą, no, a też nie ma sensu na siłę wydłużać procesów produkcyjnych. Chodzi tylko o to, że jak gdyby jedynym uzasadnieniem tego, że się podejmuje dłuższy proces produkcyjny, a nie krótszy, jest to, że on musi być bardziej produktywny. Prawda? Załóżmy, że mamy do wyboru podjąć proces produkcyjny, który trwa jeden dzień, albo taki, który trwa jeden rok. Oczywiście na siłę nie ma sensu podejmować takiego procesu, który będzie trwał jeden rok. Ale jeśli ktokolwiek decyduje się na podjęcie procesu trwającego jeden rok, to jedynym uzasadnieniem takiej decyzji musi być to, że proces trwający jeden rok wytworzy 1000 jednostek danego dobra, a proces trwający jeden dzień wytworzy jedną jednostkę danego dobra. Technologiczny, tak? Przepraszam? Technologiczny. No, technologiczny, fizyczny, tak trzeba go określić, tak. Po prostu gdyby proces trwający dłużej nie był bardziej produktywny, to by go nie podjęto. Tak. No, tak jak powiedział Błon Bawel, tak przedstawiam, gdyby sieć rybacka nie pozwoliła na zwiększenie ilości tych ryb, to by nikt nie przystąpił się tym badaniem. Nie robiłby kutra. A przepraszam, kto stosuje, bo ja tego nie zapisałem, kto
stosuje to pojęcie anti-fragility. Nassim Nicholas Taleb. Zwłaszcza w ostatniej swojej publikacji. T-A-L-E-B. A od tego Schumpetera jaka była ta dyskusja? Kreatywna. Przepraszam, chyba nie wiem. Nie, bo ja po prostu... Coś powiem, że... I pojęcie kreatywnej destrukcji jest wyłuszczone w książce Kapitalizm, socjalizm i demokracja, czyli chyba najsłynniejszej książce. To nie o to chodzi, tylko po prostu ja jedną rzecz usłyszę, co chcę już zacząć zapisać, nagle druga mi wchodzi, czy ja już tam drugą... To zaplanowanie wykładu, za dużo zagęszczenia. Jeszcze mam pytanie, bo ta definicja była przedsiębiorcy i kapitalisty. I rozumiem, że tylko w teorii istnieje idealny kapitalista i przedsiębiorca, bo w praktyce jest... W praktyce nie wiesz. Są jednocześnie te dwie, tak? Tak, no każdy kapitalista jest w jakimś stopniu przedsiębiorcą, a każdy przedsiębiorca jest w jakimś stopniu kapitalistą, przy czym oczywiście nie muszą to być równe stopnie, tak? Na przykład anioł biznesu się wydaje być w większym stopniu kapitalistą niż przedsiębiorcą, aż powiedzmy tam szef funduszu inwestycyjnego jest w większym stopniu przedsiębiorcą niż kapitalistą. A gdybyś mógł jeszcze tak krótko powiedzieć, przedsiębiorca kapitalista, to definicja. Przedsiębiorca przewiduje niepewną przyszłość, czyli łączy niejednorodne czynniki produkcji tak, żeby wytworzyć produkt finalny, który zaspokoi przyszłe potrzeby konsumentów, a kapitalista po prostu obniża swoją preferencję czasową, odstępuje od bieżącej konsumpcji, tylko gromadzi te fundusze po to, żeby móc zakupić czynniki produkcji. Zatrudnić pracowników, wybudować fabrykę i tak dalej. Czyli po prostu te bardziej okrężne procesy produkcyjne inicjuje. I za to pracuje. To Janek dużo o tym mówił w swoim wykładzie, rozrysował całą tą strukturę produkcji. Czy możemy tylko powiedzieć, że ktoś, kto oszczędza na lokacie w banku inwestycyjnym, również jest kapitalistą? Tak, bo ryzykuje, wybiera bank. Ale chyba też na tym polega, tak? Mniej więcej, że okres jakiegoś takiego... Ale... ...gorszego samopoczucia? W kontekście tej destrukcji kreatywnej, o to chodzi? Tak. No, ta dezintegracja pozytywna polega na tym, że są jakieś takie okresy... Czegoś takiego, no nie wiem, to można by sobie wyobrazić, że na przykład komputer w pewnym momencie cały czas klepsydrę ma, gdy się po prostu cały czas coś tam robi, jest złe samopoczucie człowieka, bo jakby wszystkie jego dane, które on ma w mózgu się porządkują wtedy i to może trwać na przykład miesiąc albo dwa miesiące albo nawet dłużej, zależy jaki jest jakby tak powiedzieć skok w zmianie jakby na przykład światopoglądu albo jakieś takie przeżycia mogą być bardzo silne, zakończenie czegoś takiego długiego, jakiś bardzo duży stres. Na przykład, to jest odpowiedź właśnie na jakąś starej porażę. Znaczy nie, to jest zupełnie naturalny proces w życiu każdego człowieka, bo to po prostu jest coś takiego, to można właśnie do tego komputera porównać, który sobie zaczyna jakieś oprogramowanie dorabiać, do tego jakieś programy, to wszystko zaczyna się jakby tam łączyć te wszystkie rzeczy, które do tej pory były nieuporządkowane, to takie jakieś, nie wiem, defragmentowanie dysku, coś po prostu na ten... I w tym czasie on jest niedostępny. Tak, w śnie też się takie rzeczy dzieją. Coś ala okres przetwarzania tak. Informacji w odpowiedzi na nowe warunki zaistniały? Tak, bo to po prostu ten mózg, żeby działać, to musi sobie po prostu to wszystko porządkować. Tak się z tym defragmentowaniem, wszystkie takie pofragmentowane, rozrzucone, jakiś zupełny taki chaos, gdzie wtedy to później zbiera do jednej, w jedną całość i jakby się światopogląd wtedy krystalizuje. I to czasem trwa miesiąc, dwa miesiące, to może trwać nawet więcej. To zależy, jak są duże te takie skoki z jednego jakby tam etapu na drugi.
A rozumiem, że Schubert się nie zajmował tym, że przedsiębiorstwa, właśnie, że tymi bardziej okrężnymi procesami produkcji, przynajmniej z rozpatrywaniem przedsiębiorstw. Czyli on tak jakby dla uproszczenia nie zajmował się w ogóle pomijał preferencję czasową. Tak? No raczej nie, nic mi nie wiadomo, że on się zajmował preferencją. Nie, Schubert uważał, że stopa procentowa globalizacja to jest zero. A etap produkcji miał w analizie, seminarium Bombaperka. Tylko przyjmował, że stopa procentowa, jedyny ekonomista w ogóle w historii, czy uważający, że w równowadze stopa procentowa wynosi zero. Nie ma takiego drugiego ekonomisty, tak. Musiał być oryginalny w tym wszystkim, ale że właśnie stopa procentowa w równowadze wynosi zero, że stopa procentowa jest w ogóle opłatą, jaką się daje właścicielom prywatnym za udostępnianie czynników produkcji, wiążącą się właśnie z niepewnością, a w momencie, gdy sobie wyobrazimy równowagę, to stopa procentowa jest zero. On w zasadzie nie umiał rozróżnić kapitalisty i przedsiębiorcy, może właśnie dlatego, że się na tym swoim typie idealnym skupił tego innowatora. Znaczy odróżniał, że innowator to jest ten przedsiębiorca właśnie, ten wprowadzający jakieś tam techniki techniczne, znaczy nie tylko techniczne, ale jakieś nowe pomysły na nowe funkcje produkcji, a kapitalista to jest ten, co mu się płaci za posiadanie. Tak jest. Czy Hayek są nagrodę Nobla właśnie za badania o tym, że stopa procentowa wpływa na decyzję, co zainwestują kapitaliści? Czy do pewnego stopnia tak, no bo jest to jednak element teorii cyklu koniunkturalnego, ale z drugiej strony można by powiedzieć, że nie za to, no bo to już było wcześniej u Bombaperka. A o teorii cykli koniunkturalnej będzie jeszcze wykład osobny. Tak? Dokładnie o tym, za co dostał Hayek, a za co powinni dostać Mises i Hayek. No to ta przerwa, tak? Chyba, że. Dziękuję.